pytanie do ciebie. Czy tym razem wyczułeś, że będzie stała przed tobą taka piękność? Po samym głosie wyczułeś, czy nie? Ja mam, bo nie dawałeś mi żadnych znaków. Nie widzę. To ja cię zapewniam, że absolutny po prostu mega hit. Wszystko. Piekarczyk założył okulary, żeby lepiej widzieć. To rzeczywiście działa. Nie sprawdzaj, Marek, nie sprawdzaj. Nie sprawdzaj. Marku, nie sprawdzaj. Tylko rączki przy sobie, poproszę. Jak masz na imię? Mam na imię Monika Szczot. Monika. Tak. Moni, kochanie, masz fantastyczny głos. W ogóle to jest świetna piosenka, ale pomijając ten fakt, bo zaśpiewałaś ją inaczej niż w oryginale, ale zaśpiewałaś ją doskonale, po swojemu. Piękny masz głos, doskonale to czujesz. Ja po prostu widziałabym cię w swojej drużynie. Gdybyś mogła mnie wybrać spośród tych 4 fantastycznych jurorów, byłabym ci wdzięczna. Ale widzę, że Patrycja patrzy na mnie lisim wzrokiem. Będzie ciężko. Przede wszystkim zaśpiewałaś to z wielkim spokojem. Bardzo świadomie i miałam wrażenie, że w ogóle nie masz tremy, że panujesz nad dźwiękiem, że panujesz nad wokalem, nad tą piosenką. To jest fajne, wiesz, bo to dla słuchacza powoduje, że ja też jestem wtedy spokojna. Chyba nie przy Marku. Pięknie wyglądasz, masz bardzo ciekawą urodę, fajną barwę głosu, same plusy. Myślę, że... Ja się boję Marka, naprawdę, wiesz, on dziwnie oddycha tutaj przy mnie. Myślę, że bardzo by cię chciał mieć również. Idź do Patrycji, mówię ci. Pokazuję na Justynę, ale... To było na nas czy na Justynę? Idź do Patrycji. Nie dość, że faceci za tobą wzdychają za tobą kobiety, no masz całą 4 nas do wyboru, na pewno sobie poradzisz. Ja przyznaję, że od lat marzyłam o tym, aby pracować z pewną osobą. I myślę, że ten wybór będzie odpowiedni. Chciałabym wybrać Justynę Steczkowską. Brawo!